Witajcie, dzisiaj jesteśmy w żywieckim parku Habsburgów i zrobimy kawę latte. Jest to kawa, która dodatkowo jest przyozdobiona wzorkiem latte art. Zobaczymy, czy uda mi się go zrobić. No i zapraszam. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić w przygotowaniu dzisiejszej kawy, to oczywiście podgrzanie mleka, czyli już standardowo bierzemy mleko. Tym razem już nie mamy w termosie, bo jesteśmy dzisiaj w parku, jak wiecie. W Żywcu. Mleko z pobliskiego sklepu, więc można powiedzieć, że wręcz górskie. I nasze mleko podgrzewamy. Znowu możemy wyczuć albo palcem, wkładając, co nie jest do końca higieniczne, albo możemy po prostu dotknąć ścianek tego mleka. Kiedy zacznie nas lekko parzyć, tylko nie nad gazem, to wtedy znaczy, że mleko jest już dobre i się nadaje do przelania do naszego dzbanka i będziemy robić kawę. W dzisiejszej kawie wykorzystamy tak naprawdę tylko kawę i mleko. I pokażę Wam, jak wygląda latte. W międzyczasie, żeby nie marnować czasu, możemy zmielić kawę. Kawa już zmielona, więc teraz możemy przygotować czajniczek, żeby wszystko nam szybko się zrobiło. Wlewamy do dolnej części wody, wsypujemy kawę i będziemy dawać po mleku na gaz. Mleko widać, że już nam się podgrzało, więc wyłączamy gaz w drugą stronę jednak. Odkładamy nasze mleko. I zaraz będziemy kładli kawę. Kładli kawę na dobranoc chyba. Ugniatamy. Kawa przesypana. Zakręcamy czajniczek. I drugie podgrzewanie. Pamiętajmy o rączce, żeby się nie spaliła. Czyli może mniejszy trochę gaz. W tym czasie możemy przelać wcześniej podgrzane mleko, ciasno na tej ławce, do naszego dzbanka. I będziemy je spieniać. Tylko teraz jest ważna rzecz. To mleko spieniamy dopiero, jak będzie kawa gotowa. To jest trochę inny sposób tego przygotowania niż w przypadku latte macchiato. W przypadku zwykłego latte, niektórzy to nazywają cappuccino, ale cappuccino ma warstwę pianki, a latte tej warstwy nie ma. Tylko jest zmiksowaną, powiedzmy, zawartością kawy z mlekiem. Więc spieniamy dopiero, jak nalejemy kawę do tych filiżanek i będziemy robić, przynajmniej próbować, bo ja się nie uczyłem tego, więc nie umiem dobrze próbować robić wzorki na kawie, czyli tak zwane latte art. Kawa już nam się wydostaje, czyli zaraz będzie gotowa i będziemy spieniać mleko. Słychać bulgot kawy. Pachnie. Nie powiedziałem wcześniej, dzisiaj mamy mieszankę z Gwatemali, arabiki, no bo mamy cappuccino, cappuccino. I się pomyliłem. Mamy dzisiaj latte i dlatego mieszanka 100% arabiki będzie po prostu bardziej lepsza. Lepsza w smaku po prostu. Palnik odkładamy i teraz tak, przelewamy do filiżanek kawę. Tylko teraz jest najważniejsza. Od momentu, kiedy przelejemy tą kawę, mamy mniej więcej 30 sekund według purystów kawowych na dolanie do niej mleka, ponieważ to się wszystko ochładza i tak dalej. Więc musimy się spieszyć. Albo ewentualnie trochę nagniemy te reguły.
kawa przelana, mleko spieniamy w ten sam sposób, co latte macchiato, tylko robimy to dużo krócej. 4 razy uderzamy w mleko, a potem kolistym ruchem chowamy, tak jakby bąbelki pod powierzchnię mleka. To jest bardzo ważne, bo inaczej mogą nam te wzorki nie wyjść. Potem jeszcze na środku spieniamy, żeby trochę tak zawarczało. Będziemy to słyszeć, to trzeba wyczuć. Naprawdę trzeba zmarnować dużą ilość mleka. I mniej więcej już po takim czasie mamy... O, trochę mi baniek niestety zostało. Już mniej więcej po takim czasie mamy mleko spienione, czyli to nie jest jakiś super długi czas. Ważne jest, tylko ja tu na ławce będę miał to utrudnione, żeby to mleko, z tego mleka pozbyć się powietrza. Czyli musimy uderzyć tym mlekiem i najlepiej jeszcze zamieszać, żeby wymieszała się ta piana z tak zwaną mikropianką pod spodem. No i wlewamy mleko do naszych filiżanek. Do połowy wlewamy z mniej więcej wysokiej odległości. Potem przybliżamy do kawy i szybkim ruchem przeciągamy. Oczywiście są różne wzorki. Ja dzisiaj próbuję... O, prawie się wlewa, ale nie. Próbuję zrobić rozetę. I zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Ok, i kawa gotowa. Możemy od razu próbować, bo mleko jest trochę chłodniejsze niż kawy, więc już nie mamy parzącego napoju. I tak, słońce akurat wyszło, no po prostu idealnie, kawa gotowa, słońce jest. Jesteśmy w parku w Żywcu, jest naprawdę wyjątkowy park. Zwierzęta dookoła, wszystko i możemy się rozkoszować kawą. Jeszcze na koniec powiem Wam, jeśli Wam się podobało, to typowo zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę, bądź skomentujcie. Dla mnie to jest też motywacja do robienia kolejnych odcinków. Dzięki za obejrzenie i smacznego!